chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Maria Durska. Witam cię. Witam. Maria Durska, blogerka na Salonie 24, później także na Facebooku, wściekła moherowa babcia, jak o sobie pisze. Opowieść o Śląsku, bo Maria jest z Katowic, opowieść o wielkiej polskiej historii, bo jak twierdzisz, to twoja rodzina jeszcze może się o spadek opuławskim w Ameryce domagać. Chicago i właściwie to jest własność twojej rodziny. Moich dzieci, nie. Tak, no dzieci. Chcemy porozmawiać o tym, jak wygląda świat Ślązaków i historia Ślązaków. Od tego może wszystkiego zacznijmy. Jest taka książka, w której napisałaś pewien rozdział o śląskim etosie pracy. Książka, która opowiada historię Ślązaków, która jest pisana z polskiego punktu widzenia. W niej pojawiają się kapliczki wiejskie jako szczególny element oporu przeciwko germanizacji. Jak to ze Ślązakami, z Hanesami, jak to się mówi, było? Więc przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy głośno o Ślązakach mówił Kuc. On nakręcił tam dwa filmy, takim jak Kromka Chleba, ale to przedstawiał właśnie ten taki Śląsk niejasno, bo ten tata stał tam przy tym stole, a dzieci czekały, aż tatuś zje, bardzo wystraszone i takie, nikt nic nie mówił, bo najważniejszy tata, bo przyszedł z gruby. A to nie na tym polega. To nie jest obraz Śląska. I jeszcze z pewnymi wyjątkami zgodziłabym się, bo to były czasy powojenne, to wszędzie była bieda. I może rzeczywiście ten ojciec ciężko pracował, więc musiał coś tam lepiej zjeść. Ale nie na tym polega etos pracy. I nie na tym polega śląskość. Bo Ślązak zawsze był Polakiem. To znaczy zamieszkujący Górny Śląsk, bo już nie mówię o tym Śląsku Cieszyńskim, dlatego że tak się zdarzyło, że na Śląsk zostali sprowadzeni cystersi. To był taki nowy zakon, taki odłam benedyktynów i oni, młodzi chłopcy, którzy się błyskawicznie rozprzestrzenili po całej Europie. I do nas ich wprowadził w 1250, którymś tam, no 1200 roku nasz książę, ale oni byli sprowadzeni z Jędrzejowa. Czego oni nauczyli? Oni do swojej takiej etykiety ora lebora dodali jeszcze jedno i pisze. Ora et labora, czyli módl się i pracuj, ora et labora et lege, czyli módl się, pracuj i czytaj. I czytaj. Wiesz to, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy uchwycili ten moment. Tak. W tej książce, albumie, w której ten rozdział napisałaś, jest mowa o tym, jak to się rozwijało. Czyli mamy cystersów. Mamy cystersów i mamy Śląsk za czasów piastowskich. Jedna z najbardziej rozwiniętych dzielnic. Jeszcze nie. I później stłamszenie tego przez Prusy, później Niemców. Opowieść o tym, jak Ślązacy tą polskość, katolicyzm utrzymali przez wieki. To jest fascynująca opowieść, która bardzo wiele mówi też o czasach dzisiejszych. Tak. Wyszłaś od cysterców, powiedz o tym. Tak, no więc tutaj zostali sprowadzeni cystersi, a tutaj była ziemia taka rolna. Byli normalni chłopi, prawda, tam pracowali. Ale cystersi zobaczyli, że ta ziemia jest bardzo bogata. Bogata jest w rudę, węgiel i po prostu zaczęli tych ludzi uczyć.
Ale żeby uczyć, to nie było tak, znaczy żeby rozwinąć jakiś przemysł na taką większą skalę, to ci Ślązacy musieli nauczyć się pewnego rzemiosła, innego. Tam było bartnictwo, wytapianie stali, huty stali, potem węgla. Oni to wszystko poznawali i tworzyła się taka wspólnota, ale w tej wspólnocie oprócz pracy była nauka, bo każdy musiał czytać, musiał wiedzieć, co robi, a poza tym opanować ten zawód i, a co najważniejsze, mieć radość z tego, że wykonuje daną pracę, że ta praca nie jest tylko dla niego, ale on ją dzieli. On musi to lubić. To nie robi tak dla czegoś tam, że tylko po prostu musi to polubić i to po prostu umieć się z tym, co polubi, zarobi, przyniesie do domu. A w domu też nie ma takiego czegoś, że rodzina czeka, aż tata przyjdzie i da coś tam do gąbki, tylko ta rodzina utrzymuje dom. Każdy dzieciak też ma swoją rolę w domu. I jeden drugiemu pomaga, jeden drugiemu służy. I to jest właśnie to, co mnie się bardzo spodobało w tych cystersach, że człowiek nie jest tylko po to, żeby jeść i przeżyć to życie tak leciutko, łatwo, ale po to ta praca, każda praca jest potrzebna człowiekowi do tego, żeby go uszlachetnić. Przez tą pracę, którą z zamiłowaniem wykonuje, uszlachetnia tego człowieka. Ty mówisz o rzeczy, która jakby pozostaje w polemice z Kazimierzem Kucem, bo on sugerował, że... On sugerował, że człowiek tu na Śląsku, ten Ślązak, to on pokazał, został nauczony przez Niemców pracy, bo go gnali do roboty i on po prostu musiał pracować, bo za tą... A ty pokazujesz, że było kompletnie inaczej. Zupełnie że inaczej. W kulturze ukształtowanej właśnie między innymi przez cystersów, ta praca była taka, jak później o niej mówił Jan Paweł II, tak. a nie była pracą niewolniczą, nie, pracą z kołchozu, posługując się tym, co jest w książce, albumie, tak, którą pokazaliśmy na początku, którą wprowadził Niemiec. Niemiec to jedynie, co zrobił, to najechał tutaj ziemię, zagarnął i wyrzucił cystersów, ale cystersi byli, jak wszystko robili doskonale, zaczęli budować kapliczki, nawet czasem naprzeciwko kościoła. Cystersi do tych kapliczek nie wchodzili. No czasem, jeżeli tam byli zaproszeni, to tak, ale te kapliczki były na terenie prywatnym, tak? Tak, na swoich posesjach po prostu, czy tam gdzieś. I po to tam się, kto chciał wybudować, to sobie bogatszy oczywiście, bo budowali na swoich takich ogrodzeniach ten, kto więcej pracował z większym zapałem, albo po prostu umiał to robić lepiej niż inny, prawda? Bo tam nikt nie był dyskryminowany, że ty jesteś taki głupek albo coś tam, tylko jeden drugiemu pomagał. A ten lepszy, miał lepsze, bo więcej zarobił, ale się umiał też podzielić, prawda? Zachęcić tego drugiego. Także tworzyli ze sobą zespół. Czyli wchodził Niemiec, kasował cystersów, ale ponieważ obowiązywało jakieś pruskie prawo, to tak jak u nas w Wielkopolsce wóz Michała Drzymały mógł sobie funkcjonować, to kapliczka, która była na terenie prywatnym, tak łatwo skasować. Nie można było skasować, dlatego że to była własność prywatna, a nie kościoła. Bo jak tu przyszli Niemcy, to oni skasowali cystersów, bo to był kościół. Pozabierali wszystko, co było ich. Udało się tam pewne rzeczy zatrzymać, przechować po prostu wśród ludzi, prawda? Także ocalała właśnie ta najstarsza Biblia w Polsce, która jest pisana po łacinie i po polsku. To charakterystyczne. Charakterystyczne, że ci ludzie po prostu chcieli wiedzieć. A że Ślązak zamknął się w sobie,
Dlaczego? Bo jak przyszedł Niemiec, to go przezywał. Zgadnij, jak był przezwany Ślązak. Polak, tak? Tak, ty Polaku. To było obelżywe. A potem przyszedł Rusek, zaczął przezywać Ślązaka jak? No, od Volksdeutsche, od Niemca, tak? Tak, Volksdeutsche. To dla jednych był Volksdeutschem, a drugiego, dla drugich Polakiem, i to było wszystko obelżywe. Dlatego. A cały czas przedmiotem tych wyzwisk było to też, że był tutejszym i katolikiem, tak? Tak, bo oni tego nie dali rady wykrzewić. Po prostu ludzie, co robili? Ludzie zbierali się przy tych kapliczkach i odprawiali nabożeństwa maryjne. Albo nabożeństwa różańcowe. Modlili się, schodzili się, grupa ludzi, dzieci, osoby starsze, mężczyźni tak samo. I się modlili. Także była ta wspólnota. I to było nie do zniesienia dla Niemców. A nasi rodzice nie mówili. Oni z nami i do nas rządzili. My rzekomy, to znaczy modlimy się. A my zawsze wiedzieli, że to jest ta polska mowa, a my się jej nigdy nie wstydzili. Rozmaicie było w Teksasie przez wszystkie te lata, ale my ze Śląsku w jednym mieli Panna Maria. Ona nam wszystkim w jednym pomogła wszystko przetrzymać. Ojcze Święty, my Cię miłujemy i przyobiecujemy wszyscy, że będziemy się trzymać, my Ślązoki, my w Teksasie i w Polsce się będziemy trzymać tego kościoła katolickiego. I my będziemy czcili i kochali Panna Maria, Matka Boga i nasza Matka. Jest taka, wiesz, nie wiem, pyk, pyk, pyk swajeczki, duź, duź gołąbeczki. Jest taka piosenka śląska, prawda? I nie jesteście dziadku sami. Nasze serca są razem z wami. To jest po prostu, pokazuje, w tych piosenkach pokazują, że nikt w rodzinie nie jest sam. Ani stary, ani młody, tylko wszyscy są razem. A ojciec jest tym autorytetem. I dzieci z niego biorą przykład. Stąd to utrzymanie takiego idealnego porządku, bo przecież wykonując pracę brudną, to się jest przez ileś tam godzin dziennie w tym kurzu, w tym brudzie, to jak się przychodzi, to się chce być w czystym pomieszczeniu. O to pozostała rodzina zadba. Nie dlatego, że on tak każe. Nie. Dlatego, że oni też chcą mu zrobić przyjemność. Tata pracuje, to my tu mu przygotujemy coś fajnego. A poza tym, no, jeżeli chodzi o jedzenie, to nawet z gwoździa potrafią zupę ugotować. Ślązacy potrafią się bawić i potrafią się dzielić tym jedzeniem. Nie wiem, czy wiesz o tym, że jak przyjmują Ślązaczki, bardzo ciekawie, wiesz, organizują swoje przyjęcia, czy w ogródku, gdzieś tam na działce, czy gdzieś oni śpiewają i goszczą. Goszczą te wszystkie potrawy śląskie, to wszystko jest no po prostu dzielenie się tymi potrawami z wszystkimi. To nie jest takie jakieś wymuszone, czy z okazji jakiegoś specjalnego święta. Nie. Potrafią się schodzić i potrafią się dzielić i właśnie dobrze zjeść, zaśpiewać. Tak jak i Jan Paweł II mówił, i to, że praca człowieka uszlachetnia. Więc to jest, taką pracę wykonuje tylko człowiek dobry. I stąd jest cała ta opowieść o tych cystersach tak bardzo aktualna do dziś.
Wiesz, to umieśćmy to w horyzoncie czasowym. W tej książce jest to w ten sposób pokazane, że jest 1749 rok i później jest właściwie 200 lat, przez które do 1944 roku, kiedy Niemcy traktują Ślązaków jako taką siłę roboczą. Nie, że siłą germanizują, tylko traktują jak takich ludność kołchozów, tak? Czyli Ślązacy przez te 200 lat przenoszą katolicyzm, przenoszą polskość. Ona mierzy się z wielkimi przeciwnościami. Ta Niemczyzna wchodzi w różne miejsca, ale oni zdołają ją przenieść przez 200 lat. Mówimy o sytuacji, oczywiście za wyjątkiem tych ziem, które w wyniku powstań śląskich w II Rzeczpospolitej trafiły do Polski. My czasami mówimy o 123 latach zaborów, że my przenieśliśmy dzięki polskiej kulturze tą polskość, a tu mówimy o zjawisku jeszcze wcześniejszym i dłużej trwającym. Tak, i to jest, to nie jest tak, nic tutaj, wiesz, nikomu niczego nie zabierał, tylko po prostu ludzie trwali w swoich obyczajach, w swoich zwyczajach, trwali w tym właśnie, módl się, pracuj i ucz się. Powstania to przecież nie były zrywy Niemców. A Niemcom wcale nie chodziło o zniemczenie Polaków, bo oni nie potrzebowali. Niemiec przywiązywał takiego Ślązaka do pracy tym, że mu wybudował familok. I w tym familoku była jedna wspólna, wiesz, łazienka i jedna wspólna kuchnia i jakieś tam nory do tego. To oni zostali wykorzystywani, bo wiesz, tak jak przedtem za Niemców, w tych familokach ci najbiedniejsi szli, a potem, jak wiesz, teraz też zaczęła te przemiany nasze, likwidacja kopalń, to zobacz, ile tych familoków stoi na Śląsku pustych. Do tej pory są puste. Ja dzisiaj przejeżdżałam tutaj przez Śląsk, to jeszcze znalazłam ślady za oknem, wiesz, w stronę Gliwic, takich pustoprzestrzeni. W ostatnich latach, bo jechałam do Gliwic może 3 lata temu, to jeszcze było straszne. Jeszcze było dużo tych rzeczy, takich porozrzucanych, bałagan. A teraz pociągi są wygodne, ciche. Szybko przejeżdżają i za oknem widzisz krajobraz. Albo, wiesz, jesienny, przepiękny. Nie widać tego zdruzgotania, tego opuszczenia. A te pociągi są też potrzebne do czegoś. Kolej, jak mówisz, odegrała ogromną rolę historycznie też w rozwoju Śląska. Tak. Wokół tej kolei, wokół tych torów kolejowych powstawał ten przemysł. 89 rok, Balcerowicz głosi koniec węglowego Śląska, tak? Tak. No i likwidacja kopalni. To znaczy, wiesz, tak Ślązacy, to oni sobie dadzą w tym radę, bo wiedzą, co robić, prawda? Ale tu na Śląsk w czasach komuny było pozwożone całe mnóstwo ludzi z całej Polski. Nie wiem, czy pamiętasz kopalnię Wujek? Oczywiście. To przecież tam są groby górników z kopalni Wujek, są rozściane po całej Polsce. Tam ginęli nie tylko Ślązacy, ale tam ginęli ludzie młodzi z całej Polski, którzy tutaj zostali ściągnięci. Przyszli nocą uśpiony dom, zamierali na schyłkiem jak w buje. Drzwi zamknięte odbierał łom. Idą pancery na buje. Drzwi zamknięte odbierał łom. Idą pancery na buje. A gdy opadł i strach, i gniew, stanął wybór, kopalnia strajkuje. Choć staniała bardzo nasza krew, idą pancery na buje.
później, wiesz, dostali mieszkanie, no tak jak przedtem Niemcy do tych budowali te familoki, tak teraz te jakieś tam... Opowiadał o tym wywiadzie z chuliganem świętej pamięci Andrzej Rozpłochowski, którego, no to wiesz, to którego znałaś. On opowiadał tak. Największy zakład w PRL-u, 30 tysięcy większości młodych ludzi zwiezionych ofertą taniego mieszkania, ofertą wyższych zarobków, często gdzieś z jakichś wsi. Takich jak on, którzy przyjeżdżali i tam powstaje bunt przeciwko komunie. To jest coś niesamowitego, tak. Bo mamy do czynienia z eksperymentem takim, tak. Jak, nie wiem, Nowa Huta. I ci ludzie w tym jakby dodatkowym, oddzielnym mieście nagle się buntują. Mówisz, że to jest tak, że te podziały w jakiś sposób pomiędzy Ślązakami a tymi napływowymi unieważniła w jakiś sposób Solidarność w 80 roku, to ale później jakby jest regres w tym. Tak. Jak potem to było? Jest znowu, no bo wiesz, przecież wiesz, na czym polega komuna, na czym polega. To jest system, który jest przeciwko ludzi, przeciwko człowiekowi. Cały ten system liberałów czy coś takiego, wiesz, te różne takie, bo ja już nawet ich nie chcę nazywać i po prostu to są ludzie jakby my i wy. To znaczy jedni ludzie dbają o drugiego człowieka, troszczą się, prawda? A natomiast tu troszczą się o to, żeby jak najbardziej upodlić, zetrzeć, podzielić i wiesz, i takie coś zrobić, że wiesz, ten jest Ślązak, tamten jest jakiś jeszcze inny, wiesz, i po prostu podzielić ludzi, albo ten jest z PiS-u, a ten jest z PO. A tak nawiasem mówiąc, to ja nie jestem z PiS-u, ja jestem z Prawa i Sprawiedliwości, bo tak się ta nasza partia nazywa. I wcale się tego nie wstydzę, ponieważ to jest... Nawiązując do tego wszystkiego, to jest partia nastawiona na człowieka. Tu się nie dzieje nic tak sobie, bo chociażby, nie wiem, na rzęsach nie potrafią wyszukać niczego takiego, co oni robią. To jest po prostu no, partia dla ludzi i partia niszczenia ludzi. I z tym się nie umiem pogodzić. I stąd to jest moje pisanie czy na Facebooku. No właśnie, powiedzmy trochę o tym pisaniu. Ty piszesz, czasami ma to ogromną ilość polubień, wściekła moherowa babcia atakuje, czasami wzbudza złość przeciwników, ale jednocześnie to jest, piszesz takim językiem, że starasz się do tych ludzi, którzy mają namieszane w głowach, mówić językiem normalnym, docierać. Dzisiaj nam brakuje, bardzo często rozmawiałem z jakiś czas temu z kolegą, starym anarchistą, takim wspólnotę antykomunistą, przeciwnym też tej trzeciej RP, ideologicznie jak najdalej, ale w różnych praktycznych rzeczach myślimy tak samo. On mówi, brakuje rozmowy. Nie ma dzisiaj rozmowy. Ach, to wiesz, to już jest inna sprawa. Jest po prostu, bo to świat się zrobił światem obrazkowym. Dlatego ja na przykład lubię pisać na Facebooku, bo tam stawiam fotografie. Nie swoje tylko po prostu z różnych czasopism, prawda? Wyciągam takie, które mi są akurat do treści tego, co napisałam, bardzo, bardzo potrzebne, żeby ten obrazek też, bo tym obrazkiem ściągam. A potem ludzie klikają i dalej czytają, prawda? I dostaję szereg takich bardzo miłych dla mnie. No wiesz, jak ktoś pisze, to lubi też dostawać takie, że mnie głaszczą. I no, przyjemne to jest, ale również dyskutują. I te dyskusje są przeróżne. Takie, no jeżeli ktoś chce dyskutować, to potrafi dyskutować. Ale niektórzy są właśnie po to przyszli, że powiedzieli, jesteś głupia, jesteś taka, jesteś tak. Jeżeli oni nie potrafią powiedzieć dwóch, trzech zdań, napisać dwóch, trzech zdań, czy nawet jednego na temat tego, co ja napisałam, to takiego wyrzucam. Nie trzymam tego na bloku, bo to tylko mi po prostu tak śmieci. Natomiast jeżeli ktoś ma zupełnie inne poglądy niż ja,
i wchodzi i z tym się nie zgadza, to ja mogę z nim dyskutować. A co najważniejsze, inni mogą z tym dyskutować. I mam szereg takich właśnie dyskusji, które są przepiękne, że wiesz, i człowiek, który właśnie patrzy na drugiego człowieka, a nie na coś tam, na nie wiem, pełny portfel czy coś tam jeszcze, to po prostu, no pyta się, no powiedz, pokaż mi fakty, albo taki, bo siaki, bo wiesz, a ja ci powiem, że taki, siaki, owaki właśnie tak robi. I co ty widzisz w tym złego? Po prostu ludzie, jeżeli puszczają telewizor, a najczęściej to, wiesz, puszczają TVN, bo ze względu na to, że tam są filmy, wiesz, że po prostu ściągają ludzi, wiesz, różnymi sposobami, żeby, wiesz, coś tam z tego, a potem słyszą, że u nas w Polsce się źle dzieje. Ja dzisiaj tu jechałam w Katowicach, jak czekałam na pociąg, jechał pociąg z węglem, przez 10 minut jechały wagony, jeden za drugim. Wiesz, taka byłam zaskoczona, bo ani końca już nie widzę, ani początku już nie widzę, a pociąg jedzie, jedzie, jedzie. Wypchany węglem. No przecież jeszcze nie ma aż tak zimno, wiesz, żeby ludzie marzyli w domu, a ten węgiel jest. Ja odniosłem wrażenie, że piszesz w jednym z ostatnich wpisów o Donaldzie Tusku. Tusk robi wrażenie takiego obsesyjnego człowieka, który mówi, że najgorsze zło to jest PiS, że tych z PiSu ja pozamykam do więzienia. Tak, pojawia się to, znaczy... Mam wrażenie, że stąd jest ten spadek notowań Koalicji Obywatelskiej, tam nie wiem, 3% teraz się pojawiły i tak dalej. No oczywiście głupia wypowiedź Radosława Sikorskiego i pewnie nie tylko głupia, tylko z innych powodów przez niego wypowiedziana, ale też ten Tusk robi wrażenie takiego oderwanego od tego, co w tej chwili myślą zwykli ludzie. Ludzie się przejmują wojną na Ukrainie, tak. Przejmują się zimą, przejmują się tym, co będzie. A facet robi wrażenie takiego męczybuły, tak. który obsesyjnie gada to samo. Nie wiem, tam ludzie, nie wiem, o Żydach gadają, tam nie wiem, o tym, że zatrują ich szczepionki, albo coś tam, albo przychodzą i cytują Biblię, żeby nas zapisać do jakiejś sekty, tak? Czasami ci ludzie mają, jednak robią to ideowo. No w przypadku Tuska nikt nie myśli, że ten męczybuła jest dlatego takim męczybułą, że robi to ideowo, tylko no, ogłasza nam ten koniec świata, żeby na nim zarobić, tak? Tak, ale ludzie po prostu, jeżeli chodzi o Tuska, to wiesz, ludzie są przerażeni tym, że on ma takie parcie, że jego jest ciągle pełno i że ludzie go widzą w TVN-ie, widzą go, wiesz, w tych czasopismach ich. I znaczy, ja to mówię, czasopisma po polsku z obcym kapitałem, ale widzą też co innego. Widzą, że PiS nie umie się przez to wszystko przedrzeć. Co oni o tym mają sądzić? Dlaczego PiS sobie tak na to, znaczy rząd na to pozwala? Czemu ich nie pozamyka? No więc wiesz, od razu daję ten przykład. Przecież nie może, bo jest rządem demokratycznym. A wychodzi Tusk i mówi, ja to wszystko załatwię na drugi dzień. Pozamykam. Posądzę pod trybunał, tam jeszcze to, jeszcze tamto. To ludzie głupieją. Która to jest demokracja? No, mówi to największy obrońca demokracji, patron Komitetu Obrony Demokracji, o którym z drugiej strony Łukaszenka mówi silny polityk. To określenie tak. Silny, jak się zestawi z tym, jaki Tusk demonstruje, że jest silny, to robi wrażenie, że z tą naszą dyskusją o demokracji się coś zrobiło postawione na głowie. Tak? Ale to właśnie, wiesz... Ludzie dlatego przychodzą do, czytają mnie, bo one czują, że myślą podobnie, tylko nie potrafią tego wyrazić, bo są zagłuszani. Dlatego tworzy się taki chaos, z którego nic nie wynika.
którzy ludzie po prostu, i chyba o to chodzi, żeby byli ludzie ciągle, wiesz, zdenerwowani, nie wiedzący, co się dzieje. No, a tutaj jak czytają, to przynajmniej mają to w sposób taki prosty, bo ja nie piszę, wiesz, ja nie umiem pisać jakieś tak górnolotnie. Ja piszę do ludzi, do takich jak ja. Podobnie myślimy, podobnie świat odbieramy, tylko może mnie się udaje to łatwiej skleić, wiesz, w jakąś tam tą notkę króciutką, bo to też nie są długie jakieś notki, tylko krótkie takie z obrazkiem, żeby, wiesz, to dotarło do jak największej liczby ludzi, żeby oni sobie mogli wybrać to, co jest istotne. I potem, zresztą jak widziałeś, to te notki są przekazywane dalej. Czasem jest więcej przekazań od komentarzy czy od lajków, że się to podoba. Chciałabym to dalej robić, bo nie chcę żyć w świecie, wiesz, gdzie, wiesz, każdy patrzy na siebie wilkiem. Tylko w takim właśnie świecie, gdzie jest ta wspólnota. Tak jak jest, jak ja tą tworzę taką facebookową wspólnotę, to ona obojętnie, czy mieszka w Katowicach, czy mieszka gdzieś tam, to my to czujemy się wspólnie, bo mamy wspólne poglądy, patrzymy wspólnie na świat i stąd tak no, wracam do cystersów. Cystersi ze swoją ideą byli tak blisko. Nie wiem, jak można uszczęśliwić pieniądz. Przecież to jest coś martwego. Dzisiaj często jest tak, że ten pieniądz jest podnoszony do właściwie jedynego kryterium. Był ten moment, w którym ja to na przykład obserwowałem w rapie, w hip-hopie, że w pewnym momencie była to twórczość z dołów, tak? A w pewnym momencie nie masz hajsu, nie masz racji. Coś takiego się pojawia. Pojawia się nagle wśród młodzieży gdzieś tam w jakimś tym pojęciu prestiżu, że prestiż to jest najważniejsze. No i w tym świecie ty piszesz o wartościach, które są ponad tymi no, przejściowymi modami, które tak, gdzieś no wskakują. Tak? Wszystko fajne jest, fajnie wiesz się modnie ubierać, fajnie się wiesz też pobawić, jakoś tam powie, jak młodzież się wybawi, ale trzeba znać swoje miejsce. Mhm. Że wiesz, jeżeli ktoś jest młody, no ma prawo do tego, żeby się bawić, żeby tego, ale on ma też prawo i obowiązek być dzieckiem, być synem, córką rodziców, dziadków. Że to nie jest tak, że jest mama, tata, dziecko i nikt więcej, bo dalsze to nie jest już rodzina. To jest ktoś. A rodzina to jest tylko ta trójka. No, czasem czwórka. Ale nie więcej, bo szkoda na więcej czasu. Powiedzmy trochę o tym twoim rodowodzie i tych twoich koligacjach rodzinnych, że to Chicago mają twoje dzieci odzyskiwać. O tym jakby z jakiego świata ty czerpiesz te swoje wartości. Wiesz co, to mój teść, wiesz, mówił o tym bardzo, bardzo szeroko i on, tylko że on nie chciał, wiesz, akurat tych rzeczy sprowadzać. Był legionista, Durski Czaska, tak? U Piłsudskiego. Ale to nie, to jest właśnie skoligacjonalne z rodzina, z tym, bo to jest ciąg. Mhm. To jest ciąg i to, wiesz, to też nie jest to, że sobie gdzieś, oni też walczyli, prawda? Walczyli o coś lepszego. Także, że to nie jest, wiesz... W tych twoich wspomnieniach pojawia się i wujek, który był w dywizjonie 303 i wujek, tak, który poniósł śmierć z rąk Niemców. Także ta historia jest żywa jakby w twojej rodzinie. Tak, w mojej rodzinie tak. Wiesz, to znaczy ja po prostu jako dziecko tym jeszcze nasiąkłam, bo byłam najstarszym dzieckiem i urodziłam się tuż po wojnie. No, ale urodziłam się. Trochę czasu minęło. Trochę czasu minęło i jeszcze, wiesz, te ślady wojny w mojej rodzinie bardzo mocno, bo mama, wiesz, siedziała w Oświęcimiu, została złapana za to, bo moja mama kończyła Tezel, taką szkołę, wiesz, dla dziewcząt z dobrych domów. I
jak nie było, wiesz co, w domu jeść za Niemca, to po prostu dostała pracę w Oświęcimiu u znajomych, znaczy jej koleżanka miała tam jakąś bałerkę czy kogoś tam i potrzebowała, wiesz, właśnie takiej dziewczyny do zarządzania domem. I mama zarządzała za słoniny, jajka, kiełbasy i coś tam. Wiesz, no była tą taką zarządczynią tego domu u tej bałerki i dzięki temu nie poszła do Oświęcimia, tam do więźniów, wiesz. Ale była z tym, zawsze taką walizkę, wiesz, taką niosła do domu tego jedzenia dla swojej siostry i taty i mamy, bo przecież oni nie mogli nigdzie podjąć, a mój dziadek walczył w I wojnie światowej, wiesz, tam gdzieś w okopach francuskich, dostał odłamek, został mu za uchem. I wtedy, kiedy właśnie moja mama, wiesz, rzuciła więźniom po Oświęcimiu bochenek chleba, no to została złapana i tylko ją uratował. Znaczy oczywiście to wszystko, co z sobą miała, to jej zabrano, ale i została posadzona, wiesz, w takim areszcie przy Oświęcimiu. I później, jak się dowiedzieli, że ona była, wiesz, u tej bałerki, nie wiem, jak to się zadziałało, że poszła do Bielska i tam siedziała przez 3 miesiące. Przez ten okres czasu mojemu dziadkowi odnowiła się ta rana za uchem. I mama po 3 miesiącach, jak wróciła do domu, no to tylko po to, żeby pochować swojego tatę. On z tej zgryzoty, wiesz, z tego strachu, że wiesz, dziecko zginie po święcie, bo przecież wszyscy wiedzieli, co się tam dzieje. No, a mama nie mogła przejść koło tego obozu obojętnie, wiesz, niosąc jedzenie, jak tam widziała, wiesz, trupy, takie, wiesz, trupie czaszki i wiesz, no, chodzące kości, wiesz, w pasiakach. Także to też był, wiesz, taki, i potem ja tym żyłam. Myśmy o tym wiedzieli. U nas w domu się mówiło cicho, co, wiesz, tam się zrobiło gdzieś tam na kopalni czy gdzieś. Przecież jak wywozili Ruski całą z tego, z kopalni, maszyny, wszystko wywozili. Jak mieli ci górnicy wydobywać, z czym? Po kilku miesiącach, już nie pamiętam po jakim okresie czasu to wracało z powrotem, nawet, wiesz, z tymi oznaczeniami, które były, i na to samo miejsce. Ale to już był dar od Ruskich, wiesz, to już nie było, wiesz, tam jakieś, tylko po prostu Ruscy nam darowali maszyny do kopalni i tam w ogóle takie, wiesz. I to ojciec to opowiadał i też żyliśmy obok. Byli oni i byliśmy my, ludzie, którzy, wiesz, byli w tej wspólnocie. Jeden z wujków walczył, wiesz, w dywizjonie czystaczy, jeden z Sośnierzów. No właśnie, bo ty jesteś z domu Sośnierz, to tak, jest jakaś dalsza koligacja ze znanymi dzisiaj w polityce Sośnierzami, tak, ojcem tak, i synem. Tak? Tylko wiesz, no, u Sośnierzów to było zawsze dużo dzieci i myśmy raczej jako dzieci się nie spotykali. Rodzice się spotykali, jedni, drudzy, wiesz, na tego, no bo wiesz, gdyby się tam, wiesz, piątka dzieci jednych, drugich, dziesiątych znalazła, to by, wiesz, tam byczyny zabrakło na te dzieci, więc mogliśmy się w dzieciństwie w ogóle nie widzieć, w ogóle nie spotkać, ale teraz już żeśmy się spotkali. Właśnie Sośnierze z Byczyny, tam jeden zginął, bo też działał, wiesz, w podziemiu przeciw Niemcom. To został przez Niemców zastrzelony przed domem, przed dziećmi, a drugi walczył w dywizjonie. Znaczy walczył w lotnictwie angielskim i później wyprowadził się do Kanady i tam zmarł, już nie wrócił do Polski, bo wiedział, że z jednego nieszczęścia po drugie nieszczęście nie wróci. Moi rodzice, moi wujkowie, Niemców i Rosjan traktowali jednakowo. Tylko Niemcy byli czyści, a Ruscy byli brudni. Ale to było to samo. Jednakowe podejście do ludzi. Człowiek się dla nich nie liczył, jeżeli nie był im potrzebny.
kula w łeb, koniec, kropka. W tej opowieści o Śląsku, o której dzisiaj mówisz, szczególną rolę odgrywały kluby sportowe. Ja w Nowym Państwie o sportowcach, o działaczach sportowych, o Alojzym Budnioku chociażby pisałem. I tam jest w ogóle niesamowita historia. Był taki klub, dzisiaj kibice tego nie będą pamiętać, dużo liderów kibiców było w wywiadzie z chuliganem. Był klub na przykład, który się nazywał Pogoń Katowice, który też ten Alojzy Budniok zakładał. I po wojnie kibice wznieśli okrzyk o tym, żeby zabrali Sowieci te swoje tam buty, rowery, coś takiego, i ten klub przestał istnieć. Te kluby sportowe miały ogromne znaczenie przy okazji tych plebiscytów, przy okazji powstań śląskich. Wokół klubów sportowych organizowała się polskość i dzisiaj to ma też swój jakby ciąg dalszy, tak? Tak, ale to wiesz, to nie tylko ma taki ciąg dalszy, bo wiesz, u nas w tym najważniejszym z Prawa i Sprawiedliwości jest Piotr Pietrasz. I on po prostu, wiesz, o to zabiegał. Wiesz, pewne ulice się nazywają, wiesz, znaczy nazwy tych a sam zresztą też organizuje takie, wiesz, takie zawody piłkarskie. To na przykład było zorganizowanie, wiesz, takiego plebiscytu na, wiesz, żeby wywalić ulicę Szewczyka i nazwać się ulicą Marii i Lecha Kaczyńskich. I jest. Zwyciężyłam. A kibicowała mi w tym Gazeta Polska. No właśnie, wśród twojej aktywności poznaliśmy się na zjeździe klubów Gazety Polskiej. W Spale jest także działanie tych klubów Gazety Polskiej i jest w tej chwili ponad 400. Są w zasadzie od gdzieś tam Ontario, Kanada, Stany Zjednoczone, ale także w Niemczech, w Europie, w najdalszych krańcach świata. Ja sobie żartowałem, że można gdzieś się wprowadzić gdzieś tam do Meksyku i już zacząć działać w klubie Gazety Polskiej i walczyć z próbą odzyskania wpływów przez Donalda Tuska, siedząc na tej wiosce w Meksyku. Jest to specyficzny ruch. To jest piękny ruch. W Google wrzucałem kluby G i pierwsza podpowiedź jest kluby Gazety Polskiej, a druga kluby Go Go, czyli wyżej stoją kluby Gazety Polskiej, nawet od klubu Go Go. Ale widzisz, to jest właśnie bardzo piękne, dlatego że to jest związane z takim ruchem społecznym. I u nas, wiesz, klub Gazety Polskiej bardzo prężnie działa, bo myśmy, wiesz, ja dzięki temu, widzisz, jak Prawo i Sprawiedliwość organizowało te wiesz, zjazdy w Warszawie, wiesz, takie jak kongresy. No to uczestniczyłam w tym. Ja się wtedy dowiedziałam, wiesz, takich różnych rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia. A tu, wiesz, myśmy byli w opozycji, prawda? To było wszystko organizowane tak przepięknie. Zresztą ja to też opisywałam, że wiesz, myśmy po prostu dowiadywali się, jak zarządzać, jak organizować wszystko o literaturze, o społeczeństwie, o wszystkim. Fachowcy, wiesz, światowi występowali, wiesz, i mówili nam o różne takie rzeczy. Wychodziły osoby, wiesz, z Prawa i Sprawiedliwości, które się porozumiewały bezpośrednio z tymi w ich języku, wiesz. No bo
to było coś tak budującego, że my wreszcie tą naszą Polskę podnosimy, wiesz, do góry, że wiesz, zaczynamy dbać o tą naszą wspólną ojcowiznę. Bo przecież to jest, wiesz, gdzie się ruszysz? Ja w tej chwili od czasu do czasu jeszcze do Anglii, znaczy latam sobie tam samolotem, to wiesz, ja widzę, jak ci Anglicy, wiesz, jest święto na przykład czerwonego maka. Słuchaj, tam jest, zresztą jeżeli czytałeś moje notki, to też czytałeś opis pogrzebu królowej. Tak. Więc to jest po prostu naturalne. Tam, wiesz, nikt nikomu nie zabrania. Nikt nie patrzy, czy ty się z lewa, czy ty z prawa, czy ty muzułmanin. Bo tam, wiesz, mnóstwo również takich ludzi, którzy przyjezdnych, oni też w tym uczestniczą, bo to jest coś, co spala naród, wiesz. I oni w jakiś sposób, każdy, czy Polak, który tam, wiesz, wyemigrował, on się czuje, wiesz, częścią tej Anglii. Mimo, że tu przenosi nasze obyczaje, ale on się dostosowuje do tego, co się dzieje w Anglii, bo to jest piękne. Tam się po prostu ludzie, wiesz, z tymi makami, prawda? Oni zbierają i to zbierają na kogo? Na tych, wiesz, którzy tam są jakoś poszkodowani przy jakichś wojnach czy coś takiego. Tam dziecko w każdej szkole, dzieciak, ma swojego jednego murzynka. No znaczy, wiesz, oni tak nie mówią murzynek, bo to teraz nie poprawi. Ale wiesz, dziecko z Afryki, które, wiesz, kolegę z Afryki, dla którego robi raz do roku paczkę. Wiesz, tam na jakieś święta, wiesz, przeważnie wielkanocne, ale w Boże Narodzenie. Każdy dzieciak dla swojego kolegi, rówieśnika, wysyła, robi taką paczkę, dlatego że to już jest, wiesz, to już jest u nich tak zakodowane, że wiesz, nie żyjesz sam na świecie, wiesz, możesz mieć... Wiesz, to jak mówisz o tej wspólnocie i wcześniej wspomniałaś zupełnie w innym kontekście o Janie Pawle II, to ja ostatnio z córką rozmawiałem, 14-letnią, ona obserwuje te uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety, czyta o tym, mówi, widzisz, tata, to jest tak, że oni nie traktują królowej Elżbiety jak polityka, tylko jako kogoś, kto jednoczy naród. Ja jej mówię, jak słuchasz tych mód w tej chwili podważających Jana Pawła II, to dokładnie to było to samo. To znaczy, że jeśli ludzie u nas mówili o tych z telewizora oni, to o Janie Pawle II nie mówili oni. Czyli mieliśmy do czynienia w naszej historii dużo trudniejszej od historii brytyjskiej, tak jak poetka Beata Obertyńska pisała: zastała jest ta wasza Anglia piękna i zielona i nieprzecięta na pół linią Kersona, tak? Nasza historia była trudniejsza, ale to zjawisko zjednoczenia wokół Jana Pawła II, o którym mówiłaś w kontekście śląskim, to było coś takiego, tak, tylko w innych okolicznościach, tylko z dołu. Dlatego ja, jak się tak, wiesz, wyszedłeś od cystersów, no więc dlatego ja się tego, to jest taki jakby ciąg. Jeżeli to ludziom tłumaczę, to szukajcie siebie. W każdym tym szukajcie siebie. I znajdziecie w tej opowieści tak, i cystersów, i czasy panowania Niemca, i znajdziecie powstania śląskie, i znajdziecie kopalnię Wujek, tak, w tym ciągu. Tak, tak. To wszystko dlatego... I Hutę Katowice Andrzeja Rospłochowskiego, tak? Też. Ale to jest właśnie to, wiesz, żeby po prostu... Myśmy się też tak zbierali przecież. Bo wiesz, myśmy tworzyli na przykład co miesiąc, już od lipca 10 roku zbieraliśmy się na mszach w kościele garnizonowym. I to przychodzili tam nie tylko, wiesz, sympatycy PiS-u, ale to, wiesz, przychodzili różni ludzie. Na tą mszę. I potem żeśmy pod pomnikiem, wiesz, tam katyńskim, wiesz, mieli takie zgromadzenie, gdzie, wiesz, wspominaliśmy tych zmarłych, i tych w Katyniu, i tych w Smoleńsku. I to się ciągło, to wiesz, no, po prostu myśmy regularnie. I to wszystko szło też z Gazety Polskiej.
Także kluby Gazety Polskiej się tam, wiesz, w jakiś sposób jednoczyły. Wywiad z chuliganem jest programem o polskim buncie wszystkich pokoleń. No i twoja historia jest częścią jakiegoś takiego buntu. Buntu, który bywał za młodu, a dzisiaj jest buntem wściekłej moherowej babci, której starają się przypisać, sklasyfikować ją do czegoś, kiedy ona swoją opowieść o sobie, o swoim świecie, o swoim środowisku, o swojej rodzinie, o świecie, z którego wyrastasz, widzi zupełnie inaczej. Tak, bo wiesz, ja na pewno nie popłynę z nurtem. Najwyżej wezmę cedzak i odcedzę, żeby woda była jaśniejsza. Albo pomieszam. To jest to moje chuligaństwo. Bo wiesz, pod prąd też nie podpłynę. Tu chodzi o to, żeby po prostu oddzielić, wiesz, ten fałsz, go wyrzucić, wymieść. Bo nasza ojczyzna musi być czysta, pozamiatana, lśnicie, z firaneczkami białymi w oknach. Jak ten śląski dom. Maria Durska była dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Ważna opowieść także o Śląsku i o tym, żebyśmy rozumieli tę historię i ten jej rozdział, opowieść o tym, że powinniśmy ze sobą rozmawiać, powinniśmy docierać z prawdą wbrew przeróżnym, czasami komercyjnym, czasami służącym różnym grupom interesów, mechanizmom. Warto o tym wszystkim mówić, warto by ta rozmowa istniała, bo ona nas poprowadzi w tym kierunku, którego pewnie bardziej byśmy chcieli. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.